Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kariery Real Madryt. Dzisiaj czekają nas wielkie mecze. Mecz z Atletico, z PSG, Realem Sociedad, Barceloną. No i ten jeden taki mecz ogórkowy z Majorką. Ale myślę, że będzie ciekawie w tym odcinku. Jeśli uda nam się awansować z PSG, to chyba jeszcze będzie nas czekał jeden mecz Ligi Mistrzów. Tak podejrzewam. Tutaj mamy raporty o juniorach. Niech się rozwijają w spokoju. No i dobrze, i mamy mecz z Atletico. My pierwsze spotkanie wygraliśmy. Ciągiem na zapas nagrywam. W ten sposób powiem. No i szybka symulacja. Atletico jest zmęczone. Wygrywamy 2-1, a więc gramy dalej. Jesteśmy w finale Pucharu Króla. Zadanie wykonane. W finale zagramy prawdopodobnie z Villarrealem. Tak podejrzewam, bo wątpię, żeby się wykoleili na Kadizie. Teraz mecz z Realem Sociedad, który też szybko przesymulujemy, ale tak z ciekawości zobaczę, jak wygląda tabela strzelców. Mbappé 18, Benzema 17, asysty, Suarez ma więcej, Mbappé ma 7. Bramkarze, Courtois ma tylko 4 czyste konta, no dużo tych bramek tracimy jednak. Widzę, że rywale zmęczeni, my zagramy Vini, Rodrigo, może jeszcze nie Mati Cash, tutaj tak, Valverde, no chyba Valverde już się stanie podstawowym piłkarzem, bo Modric, no już ta cena spadła zdecydowanie. Jeszcze Cancel z ostatnio imponuje formą. Szybka symulacja z Realem Sociedad. Wygrywamy 2-0. Rodrigo z dubletem, bardzo ładnie. Fajnie widzieć, że nasi młodzi piłkarze się rozwijają. No i strzelają bramki, zrobią te liczby. O co zawsze był zarzut do Viniciusa przede wszystkim. Właśnie, zobaczmy tylko, jak wyglądają liczby jeszcze sobie Viniciusa i Rodrigo na przykład. No Benzema i Mbappé wiemy, że są świetni. Rodrigo, no gdyby dorzucił jeszcze parę asyst, byłoby naprawdę świetnie. Ma 10 goli, 11 goli, 1 asystę. Hazard 7-8. Mbappé tylko 4-3. No to znaczy się, co ja powiedziałem, Vinicius oczywiście, 4 gole, 3 asysty, nie są wybitne te statystyki, ale jestem w stanie mu to wybaczyć. Camavinga, Valverde naprawdę ma fajne liczby, Yuri Tillemans również, Modric niestety minus 3 już, nie jest zadowolony z minut na boisku, ale no musi się z tym pogodzić, już nie jest tak dobry. I oficjalnie Valverde już staje się podstawowym graczem, więc czy takim składem wyjdziemy? Myślę, że tak, takim składem wyjdziemy. Ja rozegram ten mecz, mam ochotę grać ten mecz z PSG. Chyba, że będziemy prowadzić 3-0, to już wyjdę i... Znaczy się wyjdę, no przesymuluję do końca ten mecz i nie będę grać całego, bo szkoda czasu. Ale ostatni mecz był bardzo ciężki, więc Mbappé do Benzemy, Benzema, ajajaj, Ramos wyjaśnia tą sytuację, Messi do Neymara, Neymar, ale znowu beznadziejnie rozpatrzymy ten mecz Neymar. Militao do Hazarda, Hazard, Eden, Eden, Mbappé! Kylian Mbappé, ależ bramka, jest 2-0 w dwumeczu. Kylian tym razem się cieszy przed własną publicznością, już go poniosły emocje. Ciężko się nie cieszyć po takim trafieniu. I to w tak ważnym meczu. 5 goli w 6 meczach Ligi Mistrzów. Hazard wygrywa tą główkę. Benzema wygrywa pojedynek z Sergio Ramosem. Przepchnął się. Benzema, ale nie, brakuje mu tej szybkości trochę. Carvajal do Hazarda. Hazard. Benzema. Benzema do Carvajala. Carvajal. Carvajal. Dośrodkowanie Benzema. Broni Keylor Navas. Hazard. Dośrodkowanie Benzema. Znowu Keylor Navas górą. Ojojoj, Casemiro.
Messi teraz. Messi. O, Icardi 1 do 1. Robi się niebezpiecznie. Hazard, Benzema! Znowu Keylor górą. Leo Messi. Świetny Ferland Mendy. Nie ma łatwego zadania Messi z Ferlandem. Mbappé ogrywa Hakimiego. Ale Hakim jest równie szybki. Mbappé, ależ on to robi. Kylian. Kylian! Kylian! 2 do 1 i tu już chyba będzie pozamiatane. Paryżanie już zrezygnowani trochę po tym golu. No i Ferland. Ferland, Ferland! To Mbappé! Ferland! Keylor Navas, Ares, interwencja. Kylian! Hazard, ależ bomba! Oni cross, zejdzie już z boiska. Wejdzie też Luka Jovic za Benzemę. I Vinicius za Eden Hazarda. Mbappé przejdzie na prawe skrzydło. Świetny odbiór teraz, kolejny raz Alaba. Eden Hazard. Hazard do Benzemy, Benzema jest 3 do 1. Karim Benzema. I to już jest po meczu. Wygrywamy ten mecz. Ten dwumecz z Paryżanami. Messi, Neymar praktycznie nie istnieli w tym meczu. Może potem, poza tą jedną akcją, gdzie Messi zaliczył asystę. Vini. Vinicius. Czy tam zdąży Mbappé? Kylian! Jest 3 do 0, 4 do 1, hat-trick Kyliana. I ten mecz jest już zakończony tak naprawdę. Po raz kolejny Mbappé dobija swój były zespół, swojego byłego pracodawcę. 4 gole w 2 meczach ustrzelił. Zagrał koncertowy mecz na Santiago Bernabeu i pokazuje, że czuje się tu świetnie. Nie żałuje tego transferu. A PSG ma czego żałować, że nie udało mu się go zatrzymać. Vinicius! Co tu się wydarzyło? 5 do 1, ależ knockout. Keylor Navas, co on zrobił? To miał być gol Jovicia. Ukradł mu go Keylor Navas. Fatalne zachowanie Keylora Navasa. Szkoda, że nie będzie nawet asysty Viniciusa, bo Vinicius zaliczył fenomenalne wejście. Ależ knockout na Bernabeu, no PSG już się położyło po tym drugim golu, było to widać. I czekało już na koniec tego meczu, ale Real jest dziś bezlitosny dla swojego rywala. Ale jeszcze zaczynają walczyć, ale Eder Militao jest po prostu nie do przejścia w tym dwumeczu. Vinicius zrywa się do kolejnego ataku. Vinicius do Jovicia. Jovic! 6 do 1. Przypomina się mecz Barcelony, ale tam było w pierwszym meczu 4 do 0 dla PSG. A tutaj Real wygrał pierwszy mecz i tak się znęca nad PSG. A Sergio Ramos i Messi mogą chyba żałować, że przeszli do PSG. Poszli tam zdobyć Ligę Mistrzów. A dostają łomot od Realu Madryt. Messi! Ajajaj! Alaba się jednak przeliczył. Messi tutaj próbują coś zrobić jeszcze Paryżanie. Vinicius, czy jeszcze dobije PSG na sam koniec? Vinicius, Vinicius do Kyliana. Przeprasza za tego ostatniego gola kibiców Paryża. Ależ meczycho. W wykonaniu Realu Madryt. Koniec tego meczu. 8 do 1 w dwumeczu. 7 do 1 na Santiago Bernabeu. Cudowny mecz. I czekamy na rywala. Na poznanie rywala ćwierćfinałowego. Villarreal pokonał Borussię Dortmund. No i teraz mecz z Majorką. Mecz do szybkiej symulacji.
Jeszcze czeka nas dzisiaj El Clasico. No i podejrzewam, że jeszcze mecz Ligi Mistrzów. Zobaczymy, kogo nam wylosuje. Vinicius, Jovic, niech sobie zagra. Zagra Doku, Kash. Tutaj Nacho, Guardiol, Cancels, Kamavinga, Kroos jakiś smutny jest, tutaj Kampania, no i Modric. Takim składem wyjdziemy na to spotkanie, szybka symulacja, liczymy na wygraną. Wygrywamy Doku i Kampania z bramkami. No i wygrywamy kolejne spotkanie, więc jest naprawdę dobrze. Teraz będzie nas czekać El Clasico w lidze. Mamy cały czas 6 punktów przewagi, więc naprawdę udany. Udany będzie to sezon ligowy. Kto tam był? Ivan Rakitic, 16 goli? Co tu się stało? No i mamy przełożone spotkania, więc zobaczmy, na kogo trafiliśmy w Lidze Mistrzów. Jednak nie będzie to w tym miesiącu, już na Borussię Dortmund trafiliśmy, a więc zdecydowanie słabszy mecz, ale to będzie mecz, w którym będziemy mogli zaobserwować Erlinga Haalanda, a więc może przyszłoroczny transfer. Zobaczmy, sprawdźmy, jakie są inne pary ćwierćfinałowe. Real, Borussia, Wolfsburg, City. City jak zawsze łatwy rywal. Bayern, Liverpool, ciekawy mecz. Chelsea, United. Dużo angielskich drużyn, nas 4. Co się stało z Barceloną? Barcelona przegrała z United. Juventus odpadł, Inter odpadł, Sevilla odpadła, Milan odpadł niestety. Takie kilka słabszych zespołów jest, ale zobaczymy. Na pewno będzie jedna angielska drużyna, z tego co pamiętam, bo albo Manchester, albo Chelsea. No a później zobaczymy, co tu się jeszcze wydarzy. Teraz czeka nas mecz z Barceloną. Zapiszę sobie tylko, żeby nic się nie wywaliło. No i dobra, przechodzimy do tego spotkania. Barcelona bardzo zmęczona. Widzę Jovic smutny, ale trudno. Doku zasiądzie na ławkę. No i co? Taki skład myślę, że jest w porządku. Lepszy być nie może. Symulujemy na razie to spotkanie. Jeśli będzie się coś działo, to wejdę w gry. No ale zobaczmy, co tu się jeszcze wydarzy. Barcelona w ataku. Jest Depay. Co oni wykombinują? Pedri. Coutinho. No odbierzcie to, panowie. Dobrze, w końcu odbiór. Toni Kroos, Mendy, Kylian. Benzema. Do Kyliana. Z Kyliana spalonym. Dembele będzie 1-0 dla Barcelony. Nie, Thibaut Courtois broni. Świetna interwencja. Ładna piłka teraz do Kyliana. Kylian, ale wyjaśnił go Ricardo, który jest kapitanem. Kto to jest w ogóle? Gdzie jest Fati? Benzema! Jest bramka Ferlanda Mendiego. Mbappé, ależ asysta. Zapatrzyłem się na ten skład Barcelony, bo nie rozumiem, gdzie jest Fati, gdzie jest... Ter Stegen, musimy to sprawdzić. Mbappé będzie 2-0, nie Benzema, Benzema jednak jest 2-0. Karim Benzema trafia do bramki, Barcelona chyba na kolanach. Ale zobaczymy, jeszcze nie skreślajmy Barsy. Bo Depay potrafi grać w piłkę. Dembele, Dembele, Dembele też, już któryś raz nam strzela bramkę. I 2-1 i... Będą jeszcze emocje. Koniec pierwszej połowy, prowadzimy 2-1, ale Barcelona prowadzi grę, ma więcej posiadania piłki, strzałów ma tyle samo, ale my jesteśmy skuteczniejsi. I to jest najważniejsze. Hazard, Valverde, Hazard, Casemiro, Mbappé, Mbappé, nie ma bramki. Ale jeszcze mamy akcję. Fede, Valverde, Mbappé.
Mbappé, co on zrobi? Rzut rożny. Toni Kroos będzie dośrodkowanie i nie ma bramki. Teraz trochę my w tej drugiej połowie odzyskaliśmy kontrolę. Barcelona się trochę cofnęła, ale teraz wprowadzają akcję. I będzie szansa dla Barcelony. Długo rozgrywają. Thibaut Courtois. I dobra, ja sobie w tym momencie wejdę. Bo mam ochotę zagrać z Barceloną na Bernabeu. Vinicius, teraz będzie szansa. Vinicius. Ale szansa teraz dla Barcelony. Casemiro, Luis Diaz, ależ ograł. Broni Thibaut Courtois, ratuje Królewskich przed utratą bramki. Teraz Doku. Doku ma szansę się rozpędzić. Doku. Doku, Doku. Doku, Fede Valverde jest 3-1. Fede z kontuzją, ale trafia na 3-1. Mbappé do Viniciusa, Vinicius. Vinicius, Vinicius do Doku. I Doku z golem. 4-1. Deklasacja. Świetne zachowanie Viniciusa. No i Doku z golem. Numer 3 w 5 meczach La Liga w tym sezonie. Camavinga wypuszcza Viniego. Vini ładnie tutaj przepchnął się. Vinicius. Vinicius. Do kogo on wycofał? Do Mbappé, Mbappé. Mbappé, ajajaj. Nie ma bramki. Pogubiłem się trochę. No ale to będzie koniec i tak już tego spotkania. Koniec. 4-1 z Barceloną. Klasyku. Wygrywamy. I umacniamy się na pozycji lidera. I jakie nas tu mecze jeszcze czekają? A, to by było na tyle w tym odcinku. Racja, zapomniałem. No i dobrze. Jeśli wam się podobało, zostawcie suba, lajka i do zobaczenia. Cześć.